Pani przewodnicząca, państwo premierzy, dwie minuty gorzkiej prawdy. To znaczy, że Parlament Europejski wiele szkody wyrządził w Europie. It has been sending a ponieważ wysyłał błędne przesłanie, że reprezentuje europejski demos. Nie ma żadnego europejskiego demos ludu. Parlament zainfekował Europę bezwstydnym partyjniactwem i ta zaraza przechodzi na inne instytucje, również na Komisję Europejską. Parlament porzucił podstawową funkcję reprezentowania obywateli, a stał się maszynką do wprowadzania tak zwanego projektu europejskiego, w ten sposób alienując miliony wyborców. The Parliament has become... Parlament stał się politycznym narzędziem lewicy, aby narzucić to impose, aby narzucić monopol lewicy która nie toleruje odmiennych poglądów bez względu na to, jak wiele razy będziemy mówili o różnorodności, to różnorodność tak naprawdę ginie w Parlamencie Europejskim, w Unii i w Parlamencie w szczególności. Parlament Europejski jest quasi-parlamentem, ponieważ odrzuca podstawową zasadę parlamentaryzmu, to znaczy rozliczanie się, odpowiedzialność. Przypominam, że europarlamentarzyści są wybierani przez wyborców i powinni się przed wyborcami rozliczać, przed tymi, którzy go wybrali. Ale nie jest tak w Unii Europejskiej. Jeśli gdyby europarlamentarzyści rozliczali się wobec swoich wyborców, to by nie narzucali swojej woli na innych wyborców z innych krajów, wobec których nie mogą być odpowiedzialni. To jest coś niesamowitego. Można to nazwać jak chcemy, ale demokracja to nie jest. Podsumowując, Parlament Europejski reprezentuje demos, którego nie ma. Pracuje na rzecz projektu, który ignoruje prawo i rzeczywistość, podważa odpowiedzialność, odwraca się plecami do milionów Europejczyków i służy jednej orientacji politycznej. I to jest tylko czubek góry lodowej. I na tym może poprzestanę. Profesor.